Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Wreszcie mam dostęp dłuższy do DJI FPV, do tego drona, który ukazał się już w marcu. Wcześniej miałem okazję nim polatania, ale nie miałem go do dyspozycji, tak los zrządził i tak się stało. Także chciałem podziękować serdecznie Adamowi za wypożyczenie tego drona prywatnemu użytkownikowi. Dzięki temu, że jest to dron wypożyczony od prywatnego użytkownika, a nie od firmy, nie jest to recenzja sponsorowana, mogę powiedzieć i podzielić się swoimi odczuciami. Dzisiaj postaram się podzielić tymi 10 cechami, które mnie ujęły za serce, które są pozytywne, bo ten dron wnosi naprawdę dużo i trzeba być uczciwym. Nie można go tylko i wyłącznie hejtować, że jest drogi, łatwo się rozwala i wszyscy odnoszą kraksy. On jest świetnym też narzędziem do nauki i do wejścia dla wielu osób do świata FPV. Dla osób, które nie mają czasu, nie mają serca do tego, żeby samodzielnie montować, lutować, poszukiwać podzespołów, szperać po grupach czy na forach. Dlatego pokażę te swoje 10 cech w kolejności od tej najsłabszej do tej najważniejszej według mnie. Zatem zaczynajmy. Słuchajcie, przede wszystkim aplikacja, którą tutaj dostajemy. Dron jest kompatybilny z aplikacją DJI Fly, można go podpiąć z pozycji aplikacji. Fajna sprawa, można go skonfigurować, aktywować. Super, że quad FPV jest kompatybilny z aplikacją. Wcześniej tego nie było. A jeżeli jesteśmy przy aplikacji, też trzeba wspomnieć o symulatorze. To jest bardzo fajna sprawa, mianowicie można sobie poćwiczyć i ten tryb zwykły, jest samouczek, tryb N, S i tryb manualny również. Można opanować samą aparaturę, można polatać na motion kontrolerze już z pozycji aplikacji i człowiek zaczynając, jeżeli solidnie popracujemy faktycznie na symulatorze, to człowiek wchodząc już do realnego świata będzie miał przynajmniej te 70% odniesienia do rzeczywistości. Później można polatać w trybie normalnym, przyzwyczaić się do gogli, przyzwyczaić się do manewrowania, trochę szybciej w trybie S, a następnie przejść już do trybu manualnego. Nie wszyscy muszą przechodzić do trybu manualnego i nie jest tak, że koniecznie trzeba czuć presję, żeby latać jak Johnny FPV, który lata 15 lat. Słuchajcie, następna cecha, która jest dla mnie taka istotna, to jest fakt, że tutaj mamy wszystko w jednej parce. To jest rewelacyjna. Fakt, że płacimy stosunkowo dużo, bo wydaje nam się dużo, ale jeżeli kompletujemy kłady te tradycyjne i musimy sobie kupić GoPro, plus do tego albo złożyć kłada, albo zamówić kłada Ready to Fly, czy Bind and Fly, to faktycznie jest to spory wydatek, bo trzeba pamiętać jeszcze o goglach, które też kosztują swoje, o aparaturze, która też nie jest jakaś super tania, bo dobra aparatura potrafi kosztować też około 1000 zł. Do tego quad, do tego dobry wideotransmitter czy odbiornik i dodatkowe akcesoria typu ładowarka albo akumulatory i też nam się robi całkiem spora kwota. Tutaj mamy wszystko w pudełku, nie musimy tracić czasu na to, żeby dopasować te poszczególne akcesoria, bo ja spędziłem parę ładnych miesięcy na tym, żeby zastanowić się, jaki układ byłby dla mnie optymalny, zanim doszedłem do tego, że ta piątka właśnie, że tą piątką na Kadex Vista i z kamerą DJI FPV lata mi się najlepiej i to jest najlepszy mój układ. Też nie mogłem dostać na przykład gogli. Tutaj wszystko dostajemy, płacimy dość solidnie, bo za pakiet podstawowy 6,5 w Polsce się płaci. W Chinach można kupić to dużo taniej, ale z gwarancją też jest inaczej, bo regionalna, ale też dodatkowe pakiety czy dodatkowe akumulatory czy właśnie śmigła trochę nas kosztują, ale wszystko mamy w jednym pudełku, nie musimy szukać. Jest ładowarka, są gogle, jest aparatura, właściwie wszystko co potrzebujemy oprócz kart pamięci i iPada czy innego urządzenia mobilnego. Kolejna sprawa, która mi się bardzo podoba, to support i gwarancja. Jeżeli chodzi o DJI, ma bardzo dobre samouczki, ma bardzo dobrą dokumentację techniczną. Także społeczność, wiadomo, są grupy dedykowane też temu dronowi, można się dużo dowiedzieć, można kupić części drukowane, akcesoria drukowane, także pod tym względem jest super. I też gwarancja, w świecie FPV rzadko spotyka się gwarancje na takie rzeczy jak na przykład pakiety albo na inne podzespoły. Tutaj faktycznie jest tak, że jeżeli odeślemy drona gwarancyjnie, jest duża szansa, że dostaniemy nowego, a jeżeli nie, to przynajmniej dostaniemy koszty naprawy tego drona i mamy konstruktywny postępowanie i konsekwentne na najwyższym poziomie. Pod tym względem jest to rewelacyjne i też fakt, że mamy centra serwisowe w Niemczech czy w Niderlandach, jest to blisko stosunkowo Polski, więc jesteśmy w stanie korzystać w miarę 2, 3, 4 dni i już dron dociera do serwisu. Fakt, że ten serwis jest długi i dużo łatwiej się naprawia, jeżeli wiemy jak lutować, ale to, że ten kład ma wsparcie serwisu sprawia, że wiele osób, które nie są w stanie sobie same naprawić, mogą korzystać. Zapłacą, ale mają
produkt w pełni sprawny. Bardzo ważną sprawą, do której DJI przywiązuje szczególną uwagę, jest bezpieczeństwo i to widzimy w dwóch przypadkach. Oczywiście jest więcej tych przypadków, tak jak Panic Button, ale tu mówię o tych najpopularniejszych, takich trudnych dla początkujących sytuacjach, a mianowicie akumulatory. Jeżeli latamy kładem FPV, trzeba bardzo dbać o akumulatory, uważać na napięcia, które mamy, żeby na przykład nie przetrzymywać akumulatora naładowanego albo zbyt rozładowanego, tylko najlepiej właśnie w fazie w stadium storage. I tutaj ten akumulator kosztuje kupę pieniędzy, bo około $150, czyli około 600-700 zł nawet. To jest naprawdę kupa pieniędzy, jak na jeden pakiet, ale on sprawia, że czujemy się bezpiecznie. Możemy zostawić naładowany, możemy go ładować bez naszej atencji, bez naszej uwagi i nie mamy takiej świadomości, że może nam się spalić dom. Bo fakt, że wydajemy na niego 600 zł, ale wyobraźcie sobie, że macie na przykład eksplozję czy pożar w środku mieszkania i nie dość, że mamy straty związane z tym, że nam się coś spali, to w dodatku jeszcze wdychamy te bardzo szkodliwe opary, jeżeli chodzi o akumulatory. Druga kwestia to są śmigła. Ja będę mówił też w tej części o cechach, których nie lubię, o śmigłach, ale te śmigła są bardzo delikatne i też one przypominają trochę śmigła z tych dronów naszych klasycznych, czyli z Mavików. One są dosyć wiotkie i to sprawia, że te śmigła są delikatne. Nie przetniemy tak dotkliwie się jak śmigłami klasycznymi. Już na przykład Phantom miał te śmigła twarde. Kłady FPV mają faktycznie twarde śmigła. One są bardziej wytrzymałe, ale można sobie zrobić krzywdę w przypadku głównie kontaktu z nimi podczas obrotów. Więc pod kątem bezpieczeństwa jest to rewelacja. Fakt, że te śmigła kosztują też sporo kasy, o tym będę mówił w tej części, czy w tym drugim epizodzie, o cechach, których nie lubię. Następna kwestia, która mi się podoba, ona oczywiście zwykle nie jest obecna w kładach i nie jesteśmy przyzwyczajeni jako piloci FPV, to są czujniki. Czujniki z przodu i na dole, ale też lampa, co pozwala nam na przykład w takich sytuacjach, kiedy jest słabsze oświetlenie, wspomóc sobie przy lądowaniu albo zauważyć, gdzie jest kład, czy zorientować się, gdzie jest kład, który wisi w powietrzu. To jest fajna cecha, szczególnie dla osób początkujących i to mi się bardzo podoba. Następna cecha, która jest dość ciekawa, to jest możliwość regulacji kąta kamery. To jest też rewelacyjna sprawa, bo mamy tutaj gimbala jednoosiowego i możemy z pozycji samej aparatury sterować sobie, regulować kąt wychylenia kamery. Jest to trochę łudzące i trzeba uważać na początku, szczególnie jak mamy doświadczenia z klasycznego FPV, gdzie kąt jest stały. W tym przypadku trzeba zorientować się, który kąt dla nas jest optymalny i najbardziej zbliżony do tego kąta stosowanego w kładach FPV, bo można się zdziwić i na przykład wlecieć do wody albo zaliczyć glebę tak po prostu o powierzchnię. Ja w symulatorze na początku miałem dokładnie takie objawy, że nie wyregulowałem sobie dobrze tego kąta i na przykład był za wysoko, zleciałem tak, albo był za nisko, leciałem tak. Na to trzeba zwrócić uwagę, szczególnie jak zaczynamy latać w trybie manualnym i to jest na etapie symulatora do zrobienia. Także symulator, symulator i symulator. Kolejna bardzo pozytywna cecha to jest jakość transmisji. Oczywiście też można narzekać, że tego Gle V2 kiepsko się je przełącza, jeżeli chodzi o Vistę. Przełącza się na kłada, bo trzeba za każdym razem linkować. To nie jest zbyt dobre parować te urządzenia. Powinno to faktycznie wyglądać dużo lepiej, ale tak czy inaczej, jeżeli mamy tylko i wyłącznie kłada od DJI, to jakość jest rewelacyjna, jeżeli chodzi o połączenie. Natomiast jakość samego obrazu jest rewelacyjna, jest lepsza. Tutaj jeżeli chodzi o podgląd w goglach niż w wersji pierwszej, mamy lepsze odświeżanie i też mamy lepszą rozdzielczość, także pod tym względem jest rewelacja. I słuchajcie, rzecz najważniejsza to jest zasięg, moim zdaniem, dlatego że zaliczyłem failsafe'y, zaliczyłem też taki failsafe, że zgubiłem drona. Zabrał mi wiatr, zwiał mi poza zasięg mojego Cineupa Megabi i mogę powiedzieć tak, że tutaj jest rewelacyjne to, że faktycznie możemy sobie nie dość, że znaleźć tego drona poprzez Find My Drone w tą funkcjonalność, to jeszcze zasięg jest naprawdę rewelacyjny. Gdybyśmy mieli jakieś kłopoty, zawsze można wcisnąć RTH i nam dron wróci, ale tak czy inaczej nie ma takich przypadkowych failsafe'ów, jak się zdarza w FPV. Lecę na przykład małym kładem na pograniczu wody i obawiam się, czy nad wodą, czy nad takim terenem niedostępnym kład nie zaliczy failsafe i nie przyziemi mi w takim miejscu.
Pod tym względem jest to naprawdę rewelacja, nawet jak jesteśmy gdzieś za obiektem, latamy za wzgórzem, czy za drzewami, za lasem, czy za jakimś obiektem budowlanym, nawet gdybyśmy utracili ten zasięg, to jest procedura RTH, wystarczy ustawić wysokość. I to są, słuchajcie, te cechy, które mi się podobają. Oczywiście to nie jest całkowita recenzja. Nagram drugi epizod, do którego Was zapraszam, na temat cech, które według mnie dyskwalifikują też posiadanie tego drona przez głównie doświadczonych pilotów, czy bardziej doświadczonych pilotów obytych w świecie FPV, bo nie mówią o użytkownikach Mavików, którzy chcą poznać i odnaleźć się w tym świecie FPV, chociaż ich częściowo też będzie dotyczył ten kolejny epizod. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, wpadajcie, często są live'y i ta audycja też się rozwija, to nie jest ostateczne zdanie na temat tego quada, bo może na pewno wejdą aktualizacje z czasem, na pewno wejdą nowe modele. DJI mocno postawiło na tę branżę, więc na pewno też nie odpuści, bo spore pieniądze są zainwestowane w rozwój tego produktu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym epizodzie już wkrótce. Cześć!